Targi Camp America to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego możecie otrzymać miejsce pracy na jednym z amerykańskich kampów. Udział w targach to jedyna okazja na poznanie dyrektora twarzą w twarz i przekonanie go do tego, aby zatrudnił Was na swoim kampie. Nasze targi zazwyczaj odbywają się w dwóch salach. Pierwsza z nich to sala targowa, w której znajdują się stoiska poszczególnych dyrektorów. Druga sala to tak zwany processing room, czyli miejsce, do którego udacie się, jeśli uda Wam się zdobyć pracę. Targi są wydarzeniem bezpłatnym, jednak aby wziąć udział w targach, musicie zarejestrować się na nie na naszej stronie. Niestety ilość miejsc jest ograniczona, dlatego wstęp na targi będą miały tylko te osoby, które przy wejściu okażą specjalne zaproszenie wysyłane przez nas mailowo po zarejestrowaniu się na targi. Mimo że targi zaczynają się zazwyczaj koło południa, to zdecydowanie radzimy Wam się na nich pojawić dużo wcześniej. Pozwoli Wam to zająć miejsce w kolejce i na spokojnie zapoznać się z informacjami dotyczącymi kampów. Po przyjściu do hotelu, w którym będą odbywać się targi, szukajcie strzałek i znaków Camp America, które pokierują Was w odpowiednie miejsce. Jak tylko dotrzecie pod salę, gdzie będą odbywać się targi, koniecznie weźcie informator targowy. Zawiera on wszelkie informacje dotyczące targów i ich przebiegu, ale przede wszystkim znajdziecie w nim opisy kampów, które tego dnia będą wystawiały się na targach. Będziecie mogli tam znaleźć informacje na temat typu kampu, tego jakich pracowników poszukuje, jego lokalizacji oraz daty rozpoczęcia i zakończenia Waszej potencjalnej pracy. Pamiętajcie, że na targach będzie kilkaset innych aplikantów, także zapoznajcie się z informacjami o kampach jeszcze przed rozpoczęciem naszego wydarzenia, aby później nie tracić czasu na zastanawianie się, gdy event się już rozpocznie. Po wejściu na salę zobaczycie kilkadziesiąt stoisk dyrektorów kampów. Będą one odpowiednio oznaczone, także nie powinniście mieć problemu z dotarciem do kampu, który wybraliście sobie z naszego informatora. Dodatkowo każdy z dyrektorów przy swoim stoisku będzie miał taką listę dostępnych miejsc pracy, także bardzo ważne jest, abyście przeczytali dokładnie, jakie miejsca pracy są jeszcze dostępne i nie ustawiali się w kolejce do stoiska, przy którym nie ma już tego miejsca pracy, na które czekaliście. Placementy na targach rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Dlatego bardzo ważne jest to, abyście zrobili jak najlepsze wrażenie na potencjalnym pracodawcy, jak tylko usiądziecie z nim twarzą w twarz. Przede wszystkim bądźcie uśmiechnięci. Podejdźcie do stoiska odważnym krokiem i bądźcie uprzejmi. Na samym początku najlepiej jest po prostu się przedstawić i powiedzieć, na jaką pozycję chcecie aplikować. Później możecie przekazać dyrektorowi swoją aplikację i pozwolić mu na prowadzenie rozmowy. Podczas takiego interwiu możecie spodziewać się pytań o swoje zainteresowania i doświadczenia. Jeśli chodzi o doświadczenie, to jeśli dyrektor będzie Wami zainteresowany, może Wam zadać dużo szczegółowych pytań, na przykład przez jaki czas wykonywaliście daną pracę lub jakie konkretne umiejętności posiadacie. Także bądźcie na to przygotowani. Dodatkowo mogą Was pytać o motywację do wyjazdu, Wasze plany na podróże oraz o Waszą dostępność. Po wstępnej rozmowie z dyrektorem sytuacja może potoczyć się w dwóch różnych kierunkach. Jeśli z jakiegoś powodu dyrektor nie będzie chciał Was zatrudnić, nie poddawajcie się i próbujcie swoich sił przy innych stanowiskach. Jeżeli czujecie się nieco zagubieni i zniechęceni po takiej nieudanej rozmowie, koniecznie znajdźcie jednego z konsultantów Camp America i zapytajcie go o poradę. Jeśli jednak dyrektor jest zainteresowany Twoją osobą i chce zatrudnić Cię na swoim kampie, taka rozmowa będzie trwała jeszcze pewnie kilka minut. Możliwe, że dyrektor będzie chciał jeszcze zdobyć kilka informacji na Twój temat i zapewne przedstawi Ci warunki pracy. Jeśli wszystko będzie jasne i zgodzisz się przyjąć ten placement, to podpisujesz z dyrektorem umowę. Następnie udajesz się do drugiej sali targów, czyli do processing room, gdzie pracownicy Camp America pomogą Ci dopełnić wszystkich formalności i sfinalizują Twój wyjazd do Stanów. Jeśli jednak po kilku próbach rozmów z różnymi dyrektorami nadal nie uda Wam się otrzymać placementu, to nie załamujcie się. Pamiętajcie, że targi są tylko ciekawym dodatkiem do procesu aplikacyjnego Camp America. To, że nie dostaliście pracy na targach, nie oznacza, że nie dostaniecie pracy w ogóle. Wasza aplikacja w systemie My Camp America nadal będzie dostępna i dyrektorzy będą mogli Was zatrudnić w tradycyjny sposób.
Jeśli nadal nie otrzymaliście placementu, koniecznie rozważcie przyjazd na targi. Jest to nie tylko idealna opcja na szybkie zdobycie placementu i poznanie dyrektorów różnych kampów, ale także niezwykła okazja do tego, aby poznać innych potencjalnych pracowników Camp America i spędzić miło czas. Na terenie targów panuje mega pozytywna atmosfera i wszyscy, którzy tam się znajdują, kochają Stany. I jest to naprawdę coś wspaniałego.